Ja mam pytanie chyba tradycyjne, M jak miłość. Jak się tam pracuje? Przez tyle lat. Dosyć ogólne pytanie. Dosyć ogólne pytanie takie. No właśnie, bo ty chyba też uczestniczysz w projektach filmowych mamy. Tak, tylko że to też zależy od ekipy, od reżysera. Tak. Więc to nie jest tak, że się dobrze albo niedobrze pracuje. To zależy od tego wszystkiego, od składu. Od tak zwanego składu ludzkiego. Bo jest... Pewnie ten skład się wielokrotnie zmieniał przez tyle lat. Znaczy zmienia się, no, bym powiedziała, notorycznie i cyklicznie. O. To znaczy mamy transze, które kręcimy z jednym reżyserem, potem z drugim, z trzecim, z czwartym, piątym. Czasem dochodzi szósty. No i tak jak to między ludźmi. Raz jest lepsze porozumienie, raz jest gorsze. Ale generalnie myślę, że siłą też jakoś tego serialu jest to, że się dogadujemy i że nam się dobrze pracuje przez tyle lat. Dałam jakąś informację w internecie, że też miałaś na myśli odejście z M jak miłość. Czy to jest prawda? Znaczy to, co jest napisane w internecie, to przyznam szczerze, że jakby mam mały związek ze mną. Czyli raczej nie wierzyć w to, co jest, to co ludzie piszą, media piszą. Jak kto chce. Jeżeli ktoś ma potrzebę wiary w tego typu informacje, to proszę bardzo, ale generalnie taka jest prawda, że myślę, większość osób publicznych potwierdzi to, że te wiadomości internetowe mają niewiele wspólnego z prawdą. A który moment w pracy na planie był taki szczególny, który zapamiętałaś? Oj. Lub okres. No pewnie najbardziej szczególny był dla mnie czas, kiedy grałam tak naprawdę z moim synem, tylko że to działo się dwukrotnie. Raz, kiedy graliśmy razem ostatnio, a wcześniej, kiedy graliśmy razem... W reklamie. Nie. Nie? Nie, kiedy byłeś jeszcze razem ze mną niewidoczny. Czyli? A. Czyli? W ciąży. Tak, i jakby Hubert mi towarzyszył i bardzo mi było z tym towarzystwem po drodze i bardzo mi było jakoś tak dobrze i miło, że nie jestem sama, tylko w każdej sytuacji jest nas dwoje. Bardzo serdecznie pozdrawiam ja i mój syn, ja. Hubert, widzów programu To się nagrywa. Ja również pozdrawiam widzów programu To się nagrywa.